To jest program Co w Polsce. Michał Karnowski, witam. Zapraszam do wspólnej lektury najnowszego wydania tygodnika sieci. Nasz przegląd rozpoczynamy od okładki. Tutaj tytuł Bezmięsny plan Trzaskowskiego. Nowe fakty i stwierdzenie, że to bardziej serio niż myślicie. Ważne stwierdzenie, bo wielu próbowało ten bezmięsny, ale przecież i bezodzieżowy niemalże, beztransportowy, bez podróżowania plan. Który pośrednio, a może i po, bezpośrednio, firmuje Rafał Trzaskowski, wyśmiewać. Czy naprawdę są powody do śmiechu? O tym Marek Pyza w tekście Eko-Dyktat nadchodzi. Obiady szkolne tylko na bazie roślin, dodatkowe podatki dla mięsożerców, specjalne zezwolenia na podróże samolotem, faktyczne pozbawienie mieszkańców miast samochodów. To nie science fiction, lecz rzeczywistość, do której dążą ekodyspoci dowodzeni przez jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Rafał Trzaskowski coraz szerzej uchyla im drzwi. Podkreśla autor i pyta, który Rafał Trzaskowski jest prawdziwy? Ten zapewniający, że nie należy bać się rekomendacji raportu C40 o konieczności ograniczenia jedzenia mięsa i podróży lotniczych, czy ten z pasją chwalący się młodzieży na swoim kampusie dążeniem stolicy do neutralności klimatycznej i podkreślający, Dumnie przynależność do organizacji C40. Niestety ten drugi konkluduje Marek Pyza i dodaje: nawet jeśli dziś nie chce jeszcze nam narzucać, Rafał Trzaskowski, co mamy jeść, to już naciska w tej sprawie na szkoły, zaś ludzie, którymi się otacza, wprost dążą do zamachu na naszą wolność wyboru, własność i zasobność portfeli. Autor prześledził dokładnie działania. Miasta Stołecznego Warszawy, prześledził poglądy otoczenia Rafała Trzaskowskiego i wyłania się z tego obraz niepokojący, wręcz chwilami przerażający, a na pewno poważny. Ten robak na naszym talerzu zamiast mięsa, ten za, te zakazy. To proszę państwa, nie jest żart, to rzeczywistość, którą niektórzy dla nas planują. Polecam ten artykuł. Wojciech Biedroń też napisał w tym tygodniu bardzo mocny tekst Kasta po stronie bandytów. Sądy zawieszają kary przestępcom, odraczają odsiadki i uchylają wyroki. Dla adwokatów, którzy reprezentują dzisiaj wszelkie maści bandytów, czytam, oszustów, członków gangów i watowców nastały złote żniwa. Sądy masowo zawieszają kary przestępcom, odraczają odsiadki i uchylają wyroki, w których orzekali sędziowie, którzy zostali powołani z udziałem nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Takich decyzji sądów są już setki. Tylko sędzia Piątr Gąciarek zaledwie w ciągu kilku tygodni wydał aż sześć podobnych postanowień. Autorów tych szokujących decyzji łączy kilka kwestii. Pierwsza to przynależność do skrajnie upolitycznionych stowarzyszeń sędziowskich oraz parcie na szkło i chęć wsparcia opozycji totalnej. No, wygląda tu słowo komentarza ode mnie, wygląda na to, że płacimy za upolitycznienie części sędziów coraz wyższą cenę. Czy zatrzymają się, gdy. Zaczną ginąć ludzie, muszę postawić to pytanie. Polityka, Zemsta za 500, plus to tytuł tekstu Konrada Kołodziejskiego. No właśnie, czy platforma gdyby doszła do władzy, chciałaby się na Polakach zemścić? Ogłoszony program mieszkaniowy paradoksalnie z innej nieco beczki, ale do takiego wniosku też prowadzi, bo to program, z którego najbardziej ucieszyłyby się banki. I deweloperzy, niekoniecznie zwykli Polacy. Polecam tekst Konrada Kołodziejskiego. Rozmowa z Ryszardem Czarneckim, politykiem prawa i sprawiedliwości, posłem do Parlamentu Europejskiego. Ciekawy wątek, czy PiS ewentualnie mógłby się zdecydować na koalicję, na przykład z Konfederacją. Taka wypowiedź, e, szansa na trzecią kadencję jest bardzo duża. Trzeba przeprowadzić dobrą kampanię, popełnić bardzo małą liczbę błędów i co ważne, nie warto też zamykać sobie Możliwości koalicyjnych czy z Konfederacją. Tu autor odpowiada enigmatycznie, ale wiele wskazuje, że to jest jakiś plan B dla w każdym razie Ryszarda Czarneckiego. Planem A są samodzielne rządy. Papieżem Hitlera wiana Pawła II, tutaj Jakub Maciejewski, o planie obryzgania błotem świętego Jana Pawła II, który jest realizowany podobnie jak wrabiano. Piusa XII w rzekomą kolaborację z Hitlerem. Tam też musieli poczekać, aż ojciec święty umrze, by sam nie mógł się obronić. Identyczny mechanizm stosowany jest w odniesieniu do Jana Pawła II. Maciej Walaszczyk ostrzeżenie przed nowym totalitaryzmem. To o ważnej książce Bronisława Wilcztajna, pisarza, filozofa, publicysty, także autora tygodnika sieci. Na naszych oczach rodzi się totalitaryzm mający ambicję fundamentalnej przebudowy rzeczywistości, ogłasza Bronisław Wilcztajn. Na szczęście za sprawą wojny powraca polityka, pęka ułuda europejskiej jedności, męskie cnoty wypychają na śmietnik teorię genderyzmu. Autor nie ma złudzeń, że jedynym azylem dla naszej wolności są wspólnota narodowa i państwo, mm, państwowe instytucje, wydawniczy jeszcze dodam, za Maciejem Walaszczykiem zorganizował w ostatnich latach prawdziwy festiwal wydawnictw Bronisława Wilcztajna. I tylko się cieszyć. Też, też skomentuję to tak. Darek Matuszak, Jane Rowling, autorka książek o Harrym Potterze na indeksie. Dlaczego jest tak prześladowana? Dlaczego zarzuca się jej tak straszne, jakieś transfobiczne rzeczy? No istotą sprawy jest to, że broni podstawowej prawdy, że płci na pstryknięcie zmienić się nie da. Dzieciaki miały szczęście. Autorka najpierw napisała o przygodach Harry'ego Pottera, a potem ośmieliła się przedstawić opinię na temat ideologii LGBT+. Gdyby było odwrotnie... E, świat Harry'ego Pottera nigdy by nie powstał. To puenta tekstu Darka Matuszaka. Marek Budzisz o natowskiej strategii zwycięstwa. Docelowy kształt porządku powojennego nie jest jeszcze znany, ale dyskusje na ten temat trwają. Będą one tym intensywniejsze i bardziej w stolicach Zachodu będzie dominować przekonanie, że wizja Nowego Ładu może być jednym z instrumentów wspierających politykę zakończenia wojny. Jak to się może stać? Jak Zachód może to wygrać? Czy starczy woli Doskonały analityk, ceniony, bardzo komentator spraw wojskowych, wojennych, też wojny toczącej się na Ukrainie. Marek Budzisz w ten tekst na łamach Tygodnika Sieci zamieszcza. I Jan Parys, Pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Za nami Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, i o tym sporo jest w Tygodniku Sieci. Czytam w tekście Jana Parysa. Pamięć o tych, którzy cierpieli w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu za to, że chcieliby, by Polska była suwerenna, zobowiązuje nas, by dbać o Polskę dzisiejszą, a dokładnie mówiąc o bezpieczeństwo naszego kraju. Właśnie jaki jest testament żołnierzy wyklętych, innych bohaterów walk o naszą niepodległość? Byłem ostatnio na y, powązkach wojskowych, tam kwatera Eł, gdzie chowano najpierw potajemnie, przykrywano śmieciami żołnierzy wyklętych. A dzisiaj stoi tam, stoją tam krzyże, miejsce jest upamiętnione, spotykają się patrioci. Tam to pytanie też bardzo mocno wybrzmiało. Dziękuję za to spotkanie. To był program Co w Polsce. Michał Karnowski. Do usłyszenia, do zobaczenia.